imprezie rady byłeś, czy mi się wydaje? Tak. Wiesz, że nie wolno chodzić do fryzjera, nie? Że zamknięte są. No dobra, spoko. Postaram się udostępnić twoje foto, żeby wszyscy widzieli teraz. Poczekaj. Widzimy? Tak. Wszystko jest okej. Dobra, Mateusz, to w takim razie opowiedz nam jakby o temacie. Co to są za zdjęcia, jak długo je robiłeś, co chciałeś opowiedzieć i tak dalej. Takie krótkie słowo wstępne. No tak naprawdę na samym początku, jak już zostały zamknięte granice, to tego samego dnia w niedzielę ruszyłem z aparatem wzdłuż granic Polski z Niemcami. Korzystałem z okazji, bo mam do granicy tak naprawdę 15 kilometrów, a no i wszystkie granice, jakby, które tutaj uchwyciłem, są jakby blisko siebie. No i byłem też bardzo ciekaw, jaka jest sytuacja na każdym przejściu granicznym. Chciałem to pokazać ludziom, którzy mieszkają gdzieś tam dalej, nie widzą tego, więc... Czyli tak naprawdę to są wszystkie zdjęcia z niedzieli, 15 marca, tak? Nie, to jest niedziela i chyba poniedziałek, w dwa dni to zrobiłem, bo później było już tak, jak wróciłem właśnie ze Świecka, to wtedy poczułem się jakoś tak dziwnie, gdzieś tam mnie spędziało, trochę się już bałem wychodzić, jeździć po tych miejscach. Teraz też w ogóle nie mogę wychodzić, jakby no nie można, bo nie mam, jak wyjdę, to nie wiem, czy mógłbym dalej kontynuować, ale no ciężko ze względu na to, że nie mam jakiejś tam akredytacji do tego, żeby fotografować, bo niektórzy właśnie celnicy mi zwracali uwagę, czy mam legitymację reporterską, czy mam jakieś pozwolenie i ten, jak nie mam, to że mam stąd uciekać. Niektórzy się zgadzali, nawet tutaj widać, Straż Graniczna mi stanęła cudownie i mogłem fajnie podstrzelić, więc różnie było na tych granicach. Ale dwa dni, w ciągu dwóch dni to zrobiłem jakby. Wiesz co, Mateusz, ja jakby takim słowem wstępu, oglądając twoje zdjęcia, jakby zastanawiając się nad tym tematem, to myślę, że jakby po pierwsze to jest super, że jakby zająłeś się tym i poczułeś, wiesz, taką potrzebę chwili, żeby też w takim konkretnym momencie, dość szczególnym, kiedy granice są zamykane, żeby z tym aparatem po prostu wyjść i zacząć fotografować. To tak naprawdę może być jakiś fragmencik takiej, znaczy powinien być fragmencik takiej szerszej opowieści, jakby o tych granicach i o tym, jak to tak naprawdę wygląda, bo wiesz, tak naprawdę, tak jak ze zdjęciami, z dokumentem też trochę tak jest, że taka granica to trochę... Szczególnie kiedy jest wszystko ok, nic się nie dzieje i tego przejścia granicznego tak fizycznie nawet nie ma za bardzo, to ta granica jest bardziej w naszej głowie i ona niż tak naprawdę ona jest. Tu się zadziało coś, że powróciły te granice i ok, i może jedno, dwa zdjęcia takie potrzebujemy, natomiast ja osobiście bym się chciał jakby dowiedzieć przez twoje czym tak naprawdę jest mieszkanie obok takiej granicy, która raz jest, a raz jej nie ma. Zazwyczaj jej nie ma. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. To znaczy rozszerzyłbym te konteksty na bardzo, bardzo, bardzo wiele sytuacji, bardzo wiele tak naprawdę zależności. Tu jest potrzebna tak naprawdę praca też jakby z ludźmi, poznanie trochę ludzi, którzy na przykład pracują po tamtej stronie, którzy, nie wiem, imprezują po tamtej stronie, którzy jakby przyjaźnią się z ludźmi z zagranicy. O tym, że tak naprawdę właśnie ta granica trochę jest tylko w naszej głowie
I trochę to może być taka linia na mapie, gdzie kiedy coś się zadzieje, to ona jest przywracana, ale tak naprawdę taki materiał właśnie jest zresztą bardzo ciekawy, bo ten temat jest mega ciekawy. Da się pociągnąć właśnie takimi ludzkimi opowieściami, jakimiś, wiesz, nawet wydarzeniami, które dzieją się po obu stronach jednocześnie. Pewnie takich wydarzeń jest mnóstwo. Jakieś właśnie takie lokalne konteksty, jakieś zakupy, jakieś imprezy, wszystkie tego typu rzeczy jakby, i musisz znaleźć jakby taki swój sposób opowiadania na to, żeby też wizualnie, treściowo i wizualnie zaczęło być to ciekawe. To była ultra trudna sytuacja do sfotografowania, bo jak jeszcze nie masz akredytacji dziennikarskiej, nie masz jakichś pozwoleń, a często akredytacja też może ci nie pomóc, bo mogą powiedzieć, że potrzebujesz pozwolenia i tak dalej, to zrobiłeś to, co mogłeś w tej sytuacji zrobić. Natomiast dla mnie przydałoby się ten temat rozszerzyć i potraktować bardzo tak rozwojowo po prostu, nie? Ja tutaj właściwie widzę sobie dwa kierunki, bo powiedziałeś, że w sumie wyszedłeś fotografować w momencie, kiedy były zamykane granice, i teraz właściwie czy jest tak, że interesuje cię ta granica i tak jak mówił Adrian, żeby iść właśnie w tym kierunku, żeby jakoś spróbować pokazać ten podział, który teraz jest, ten podział graniczny, który teraz jest właśnie taki bardzo widoczny, czy wtedy, kiedy nie ma i ta bariera gdzieś była w naszej takiej tylko głowie, czy właśnie zainteresowało, czy przyszedłeś fotografować to, co się teraz właściwie dzieje? Chciałeś dokumentować tą jakby sytuację związaną z koronawirusem i to widzę na tych zdjęciach, że jakby to jest nie tylko samo zamykanie granic, ale właściwie jest to sytuacja nadzwyczajna, która ma miejsce na świecie i tutaj w naszym kraju też, więc jakby i teraz pytanie, co dalej, bo to jest tak, że jakby sfotografowałeś tą granicę i ten moment zamknięcia granic i teraz czy nadal chcesz jakby się zajmować też tym tematem? Mówisz, że troszkę się boisz, ale może jest też czas i miejsce na to, żeby sfotografować swoją właśnie też, jeśli cię interesuje ten temat, jak, nie wiem, gdzie mieszkasz, czy mieszkasz w małej miejscowości, czy mówisz 15 km od granicy, mieszkasz w małej miejscowości, czy większej, tam, ale nieważne zresztą, no po prostu chodzi o to, żeby może jednak wyjść, spróbować, mimo że są jakieś tam obostrzenia, ale i spróbować, nie wiem, nawiązać daleki kontakt, już wiesz, to jest naprawdę trudna sytuacja i wielu pewnie fotografów będzie się próbowało z tym zmóc i pokazać to, wiesz, tą pustkę, to oddalenie, to zagubienie w ogóle ludzi i pewnie będzie dłużej to trwało, tym jakby więcej rzeczy nam się będzie nasuwało do sfotografowania. I ja myślę, że właśnie teraz jakby ta granica i to pokazywanie tej granicy jest jakby takim, to jest początek, ale to jest taki temat na czas spokojny, na czas za kilka miesięcy, żeby to po prostu dalej kontynuować i to jest też jakby ciekawe, a teraz po prostu spróbować zająć się swoim otoczeniem, najbliższym po prostu i spróbować jakoś ugryźć, no nie wiem, trzeba by było po prostu sobie jakoś też ułożyć w głowie jakiś po prostu, czy to są ludzie, którzy nie mogą wyjść, czy to są ludzie, którzy, że to by było też ciekawe, ale to wiesz, no, nie możemy teraz tego, jest trudno przynajmniej sfotografować, no każdy będzie sobie szukał jakiegoś swojego klucza na to, tak mi się wydaje, że to takie rozdroże, na takim rozdrożu też jest. Ja też słuchając Michała wybrałem kilka takich fotografii, które właśnie w taki sposób jakby bardzo, nazwijmy to, może nie bardzo, ale w jakiś taki bardziej dosłowny sposób to opisują, jakby opisujesz tę sytuację przez różne zdjęcia. Ja bym osobiście unikał takich zdjęć. To jest na przykład takie zdjęcie,
zdjęcie. To jest na przykład takie zdjęcie, bo jakby to wiemy, nie? To jest na przykład takie zdjęcie, albo wprost takie zdjęcie, to jest ok, zdjęcie ilustracyjne, nie? Ilustruje do gazety, do prasy to, że badają temperaturę, albo gdzieś tam jakieś takie to zdjęcie, czy to, jakby tego nie będziemy potrzebować, bo ono jest po prostu jakby deskryptywne, opisuje nam bardzo wprost. Bardziej właśnie chociażby o to zdjęcie jest moim zdaniem dużo ciekawsze od tamtych, bo ono pokazuje właśnie te zasieki, tą pustkę też, kogoś zagubionego, nie wiem, jedna osoba w samochodzie, druga gdzieś się próbuje przemieszczać po tym moście granicznym, jakby tu jest mniej dosłowności, nie? Na przykład w tym. Mhm. Także tu musisz też właśnie zdecydować i to jest kwestia pewnie też jakby doświadczenia i wiesz, i tego, żeby sobie gdzieś przemyśleć ten temat, właśnie o czym chcemy opowiadać. A to, co poruszył Michał, też jest bardzo ważne, czyli jakby ten kierunek, co chcemy zrobić, nie? Czy chcemy udokumentować sytuację teraz, czy chcemy opowiedzieć o granicy i chcemy to jako część potraktować, czy chcemy się zająć tą izolacją społeczną i tą sytuacją, która się teraz dzieje. Nie? Mhm. Znaczy ja myślę, że wartością tego zestawu jest to, że podjąłeś go zrobić, że dostrzegłeś to, że poczułeś jakby coś takiego, co ma fotoreporter czy dokumentalista, który czuje, że sytuacja jest na tyle istotna, że pomimo niebezpieczeństw i zagrożeń jednak się decyduje na fotografowanie. Ważne jest to, że jeździłeś, że jakby próbowałeś i wydaje mi się, że masz rzeczywiście początek opowieści o właśnie granicy, o takim zamykaniu się dobrze, może żebyś zajął się czymś jeszcze, ale pamiętajmy, że my tak mówimy o tym, a my nie wiemy tak naprawdę, jak tam wygląda. Wiemy, jak wygląda to u nas, że, no, że nie możemy w zasadzie poruszać się prawie że po mieście, więc no, problemów jest dość sporo, ale mi się podoba to, że podjąłeś tą historię, że próbujesz to zrobić. Być może w przyszłości, gdy rozszerzysz sobie to na tą granicę, na temat ograniczeń, to być może to ci się przyda do jakiegoś zestawu. Dla mnie to jest wartością, że zrobiłeś to po prostu. Tak. To te fotografie jakby będą ważne po czasie i jakby to będzie taki dokument, który wiesz, udało ci się wykonać, którego pewnie nie jest aż tak strasznie dużo i niewiele osób to zrobiło, też sfotografowało, także spoko. No a tu jakby potrzeba tej decyzji i jakby kolejnego kroku. Wiesz, ciężko tak naprawdę teraz polecić ci, żebyś poszedł i coś fotografował, pewnie jest to niemożliwe, też jest niebezpieczne po prostu. To ciężko coś w tym poradzić, nie? Ale dajmy na to taki przykład. Jestem w stanie sobie wyobrazić to, że masa osób, która pracowała w Niemczech, wróciła teraz do Polski i nie ma możliwości tak naprawdę powrotu w Niemczech, bo trafi na tą kwarantannę. Oni pewnie zostali po tej polskiej stronie. Coś pewnie robią, pewnie nie mogą się odnaleźć i tak dalej. To są takie kolejne konteksty, które w tym momencie są ciężkie do sfotografowania też tak naprawdę, nie? Ale ja mam właśnie dużo znajomych właśnie, którzy pracowali w Niemczech, którzy teraz siedzą w domu i nic nie robią. Mam też kilka osób, którzy wrócili gdzieś tam z podróży ze świata i rozmawiam z nimi na przykład przez balkon. Stoję pod balkonem i z nimi rozmawiam. Też robiłem zdjęcia tej sytuacji. Ale to też jest ta opowieść o tej granicy tak naprawdę, nie? O tej sytuacji. No tak, teraz. Tak. Jeżeli tak patrząc, to tak. Jeżeli już iść w tą stronę opowieści takiej, nie tylko o tej zarazie i w ogóle tak dosłownym, a tak jeżeli chodzi o rozszerzenie tego, to tak, to prawda, to się z tym zgodzę, jeżeli chodzi o tą właśnie historię ludzi po prostu, którzy nie mogą pracować, czy nie mogą, czy są zamknięci, odizolowani, czy sami się izolują od innych. No tak, to jest świetna sprawa.
Tu użyłeś też w paru przypadkach obiektywów o długich ogniskowych, od których w zasadzie odchodzimy troszeczkę w takiej codziennej pracy, ale tu użyłeś ich jakby, no widać, że świadomie, że jakby nie mogłeś w inny sposób. I to też pokazuje, że masz opanowane jakby korzystanie ze sprzętu na tyle, że nie sprawia ci on kłopotu, nie? Że jakby potrafisz go ogarnąć i użyć do właściwych celów. I to widać. No tak, było ciężko czasami tam na świecku, właśnie gdzie widać tych dwóch przebranych w stroje mężczyzn. To było ciężko no, podchodzić do nich, bo tam było wojsko, była policja i tak po prostu gdzieś się spytałem jednej pani, czy mogę robić zdjęcie? Tak, tak, ale tu nie ma co fotografować, niech pan zrobi co chce i niech pan ucieka, bo tu jest niebezpiecznie, więc starałem się robić, niektóre zdjęcia są z samochodu robione, no a niektóre tam jeszcze gdzieś tam stałem, ale nie podchodziłem jakoś super blisko i dlatego właśnie też nie lubię fotografować 70-200 obiektywem, ale jeszcze tym bardziej takich sytuacji, przepraszam, telefonowi dzwoni. Takich sytuacji, ale no, sytuacja tego wymagała akurat. Więc jeżeli mogłem podejść, to oczywiście używałem tutaj 35 prawdopodobnie. Więc. No, ale to wiesz, to jest wartość, że tam byłeś, nie? Że to że chciało ci się, nie? Bo to było to, wiesz, on jakby. I fajnie, że mieszkasz tam niedaleko, ale i ty, że wspominałeś, że masz tam znajomych, może faktycznie to jakby tą opowieść o granicy rozpocząć też jeszcze już z tymi znajomymi, gdzieś jakieś właśnie zdjęcie z balkonu, czy nawet jak rozmawiasz, nie wiem, wykorzystać zdjęcie ze Skype'a, czy to też jest jakiś pomysł, nie? Przecież można w ten sposób, no to też w jakiś sposób coś powie o tym, nie? Że jednak nie mogliśmy się kontaktować i trzeba się było tylko kontaktować poprzez internet i Skype'a, jakieś różne messengery. Jakby no to jest pora na to, żeby się po prostu zastanowić, czy można coś jeszcze, tą sytuację, która faktycznie no, jest niebezpieczna i nie zawsze można i nie można wiele zrobić, ale czy można w jakiś sposób obejść, czy w jakiś sposób coś wymyśleć na tyle, żeby opowiedzieć tą historię, ta, która się teraz dzieje. To jest właśnie jeszcze ta sprawa, bo ja w ogóle o tym nie myślałem wcześniej jako o takim większym projekcie, jeżeli jeszcze odchodząc od tej jakby granicy, ale mieć dalej to w świadomości, odchodzić do tego właśnie, do fotografowania ludzi bardziej, takich właśnie tych w kwarantannie i w ogóle o tej przestrzeni, to tak za bardzo jakoś super nie myślałem. No, na początku chciałem fotografować, jak nie robiłem jeszcze tych granic, jak to się zaczęło, to chciałem w sklepach fotografować, ale zaraz mnie wyrzucano z tych sklepów, jak tam zrobiłem gdzieś tam z boku z 2-3 zdjęcia, bo jakaś tam pani Grażyna powiedziała, że ten mężczyzna robi zdjęcia. I zaraz wszyscy panika, że tutaj ktoś fotografuje to i zaraz obsługa mnie wyrzucała ze sklepów, 2-3 chyba, więc zdecydowałem się robić coś, gdzie jestem dalej od człowieka, ale mogę wrócić do ludzi, których mam jakby zaprzyjaźnionych, bo tak naprawdę u mnie w mieście to 60-70% ludzi pracuje za granicą. Więc i bardzo dużo jest właśnie w nich moich znajomych, jakichś tam mniejszych lub dalszych, bliższych lub dalszych, ale jest to do zrobienia i myślę, że z wielką chęcią bym chciał to pociągnąć właśnie o takie historie i nawet zamknąć to w jakąś historię większą, taką książkową czy zin, czy coś takiego. Myślę, że to jest, wiesz, to jest ogrom pracy przed tobą jakby, ale właśnie jak dla mnie przynajmniej to właśnie w takich normalnych czasach, to gdzieś tam ta granica tak naprawdę, no ona jest tylko w pewnym sensie wirtualna i jakby liczą się te kontakty i to, że jest ta swoboda i tak dalej. Tu masz ten element akurat, gdzie tego nie ma, ale to jest fajny moment też do tego, żeby przemyśleć, co dalej z tym wszystkim zrobić, nie? Mhm. Okej, super. Bardzo, bardzo ci dziękujemy w takim razie. Bądźmy w kontakcie. Życzymy zdrówka. I co? Do zobaczenia. Trzymamy kciuki. Wzajemnie. Cześć.